chłopie, miałeś kiedykolwiek taką okazję, że braciszek twojego chłopaka okazał się być jego synem? Ja miałem kiedyś kolegę głupka. Dzisiaj się zachowuj, bo nie jesteśmy sami. Z nami jest piękna kobieta. Już mogę powiedzieć, tak? Tak. Cześć, Patryk mi kazał wyjść z kadru. I jeszcze nie chcę powiedzieć, co mam na nogach, żebym była wyższa. To jest też tajemnica tego kanału. Robimy zdjęcie, patrzcie. Będą na naszym Instagramie. A dzisiaj, bo ty nie wiesz, na czym ten kanał polega, dzisiaj reagujemy na najdziwniejsze animacje, historie ludzi na świecie. Więc czy ty miałeś taką okazję, że braciszek twojego chłopaka okazał się być jego synem? Taką okazję, normalnie promocja. Rewelacyjna promocja. Twój braciszek jest synem twojego brata. Chłopaka. Braciszek mojego chłopaka okazał się być jego synem. Okej, czaję. Przedstawiasz mi go, że on jest twoim bratem, okazujesz się, że to jest twój syn. Tak. No nie miałam takiej sytuacji. Ale zaraz to jest mój syn. Zaraz się dowiesz, jak to jest i jakbyś jednak miała. Hej ludziska, jestem Irene. Jak? Irene! A to są prawdziwe historie? No. Aaaa! Dosłownie prawdziwe historie. Dosłownie! Ja nie widziałam tego. Poznałam chłopaka i się w nim zakochałam. Ale wątpię, żebyśmy byli sobie pisani. Oto dlaczego. Mam 4-letnią siostrę o imieniu Iris. One mają tak samo imię? Iris. Okej. Jest trochę irytująca, ale... Popatrz, to ty i ja, ale ty z ten strąbką. Nie. Przecież to jest dziewczynka. Ale ty jesteś irytujący. Nie, ty. Ty, 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 ty. Szachty. Szachty, szachty, szachty. Nie, znaczy... tematycznie. A co pijesz? Radzi pijesz! Generalnie ją kocham. No chyba, że mama poprosi mnie, żebym przez jakiś czas się nią opiekowała. I właśnie tak zdarzyło się pewnej soboty. Sprawdźmy, w jakim roku to się dzieje, bo to jest bardzo ważne. Maj to musi być 11. A jakbyś pisał 11? O! 2019, mój drogi! Co wtedy robiłem? Nie wiem, pewnie śpiewałeś w Minecrafcie. No. Ej widzowie, jak nie wiecie, jak wyglądały nasze początki, to wklejałem postirola, jak śpiewa BDS-a. Macie teraz moment. Byłem zakochany raz, tylko raz. Dzisiaj robię hajs. Mama musiała jechać na zakupy i powiedziała, że nie poradzi sobie z tym. To na pewno nie jesteś ty, bo fuck afro ma. Tym, jeśli weźmie ze sobą Iris. Jak mama ma na imię. Prosiła, żebym się nią zajęła. Cu obiecała mi, że pozwoli mi jechać na imprezę podczas przerwy wiosennej. To było kuszące, więc pomyślałam, że czapka mi z głowy nie spadnie, jak jej pomogę. Jak ma jej spaść czapka z głowy, jak ona nie ma czapki? Top śpiewała jakąś przedszkolną pioseneczkę. Ona tak, powoli mam dość! A kiedy poprosiłam, żeby przestała, nie tylko mnie zignorowała, ale też zaczęła śpiewać jeszcze głośniej. Jeszcze zanim dotarłyśmy na miejsce, zaczęłam marzyć, żeby moje poświęcenie było tego warte. Gdzie jest chłopak? Tu. To jest mama! Ta duża jedzie do Polonii, ona się nie może doczekać, ale musi się zająć siostrą. A matka tak, zostawiła jej iść sprintem do tyłu. Po mleko. Pato. Jak Usain Bolt. A kiedy odstawiała naszą dwójkę na plac zabaw, zabrała ze sobą mój telefon. Powiedziała, że w przeciwnym razie będę tylko SMS-ować zamiast pilnować małej siostry. No kurczę. Jezus, ja, ale to teraz wiesz, że ona nie ma kontaktu z mamą i to jest głupota. Tak. Tak. Nie ma kontaktu w ogóle, jakby się coś małej stało. Właśnie, o kurde, mama i stupid. Pomyślałam, że już nic nie jest w stanie uratować tego dnia. I przyjdzie chłopak cały ubrany na czarno. Przyjdzie z tym bratem, a to będzie jego syn tak naprawdę. I ten braciszek się będzie bawił z tą małą. Na ławce i patrzyłam, jak Iris bawi się kinetycznym piaskiem, rozmyślając... Kinetycznym piaskiem, ciecznie newtonowska. Czemu to było tak ważne, że czym ona się bawi, że Iris się po prostu bawia? Ale ty nie rozumiesz, że historia jakby ci powiedziała, że... Ale czemu kinetyczny? Czemu piasek? Kiedy nagle podszedł do mnie mały chłopiec... Jest i on! Creeper! Creeper! Oh man! Ale zgadnijcie, co się stało. Chłopczyk nie był tam z mamą, ale z bratem. Nie. Spoiler! To nie jest jego brat, tylko ojciec! Sorry, zaspoilerowałem wszystkim film. I przystojnym bratem.
Miał na imię Andrew. Andrew! Andrew! Andrew. Iris Andrew! Pomyślałam, że może mój dzień nie będzie taki zły. On jej powiedział, że to jest jej brat, czy ona sobie wysłała taki wniosek? Ty w sumie wysłała wniosek na razie i się dowie właśnie, że... Zrobił sobie miłą pogawędkę o dzieciach i o tym, co robią. Uwaga! Zaczynałam go lubić i czułam, że on też jest mną co najmniej zainteresowany. Co najmniej zainteresowany? Czyli wiesz, czyli tam bajerka szmerka wleciała. Dwa dni zleciały. I że moja mama już wróciła. Dwa dni siedzieli na ławce i gadali? O Jezu, zostało się zakochali. Przesada. I kiedy wstałam z ławki, Andrew zaproponował, żebyśmy wymienili się numerami. Ale nie ma telefonu. No to nie ma telefonu. Ty też. Andrew zaśmiał się, kiedy powiedziałam, gdzie jest mój telefon. I obiecał, że wyśle mi SMS-a, żebym też miała jego numer. Kiedy podeszłam do mamy, oddała mi mój telefon z Kochani, streszczenie. Zapomniała, że nie ma telefonu. I potem powiedziała, że zawstydzona, że nie ma telefonu. On się zaśmiał, mama przyjechała i dała telefon. To było bardzo nudne i bardzo nieważne, tak samo jak ten piasek. Lecimy dalej. Przyszła już wiadomość od Andrew o treści. Podoba mi się starsza siostra twojej siostry. O kurde, ale podryw. No on napisał do niej, podoba mi się starsza siostra twojej siostry. Ty mi się podoba. A ja tak mieniłem, że co, że matka? Reed. Starsza siostra matka. Brat zlizował. Cały następny tydzień często do siebie pisaliśmy. Wysyłaliśmy sobie z rana dzień dobry i tak dalej. Andrew chyba bardzo interesował się... Co? Dzień dobry? Kto pisze do swojej kobiety dzień dobry z rana? Ja piszę. Mała. Ale dzień tak. Dobry. Jak się spało? Do zobaczenia. Do zobaczenia się nie piszę. Do jutra, maleńkę. A dzień dobry piszesz? Napisałabyś do mnie dzień dobry? Pisałam. Nie pisałaś do mnie nigdy Oczywiście. Dzień dobry. O co się założymy? 20 zł. Ale tak często. O 20 zł. Co to ale znaczy tak, często? No że tak raz w tygodniu. Nie, raz w tygodniu. Nikt nie pisze często. Dzień dobry. Często? Mm? Często to jest dla mnie... Ile razy? Raz na 3 dni. O, no to 2 razy w tygodniu. Może wysłałeś 3 wiadomości dzień dobry, miłego dnia. To twój telefon? Tak. Tak, bo to nie pasuje. Pasji powiedział, że ma 100 tysięcy followers na Instagramie, kupi sobie iPhone'a. To prawda. Patrz to, ty do mnie pisałeś dzień czemu dobry. Ja pisałem do ciebie dzień dobry. No widzisz? 2 razy. Ale kto tak pisze? No ja pierdzielę, jaka stypa. No. Jak można do swojej kobiety napisać dzień dobry? Ty piszesz dzień dobry swojej dziewczyny? W życiu. Przez wszystkie nasze wiadomości napisałem do ciebie 3 razy dzień dobry. A ja ile? 0? Ty 3 też. 6 razy, czyli nie często, czyli wisisz mi 20 zł. Nie założyłeś się, nie klepnąłem tego zakładu. Yes. Moim życiem, bo pytał głównie o mnie, ale o sobie praktycznie nic nie mówił. Czemu ona nie pytała? Ja też gadam tylko o sobie. Ale on gadał tylko, on się pytał tylko o niej. Że jakby nie mówił nic o sobie. Nie mówił nic o sobie. Nie no, to stypa, to trzeba gadać o sobie, bo inaczej jesteś nudnym ale człowiekiem. Ale to czemu ona nie pytała go? A to on jest nudny, bo nie ma nic do powiedzenia o sobie. Jest intrygująco tajemniczy. Tak. Nie, jest nudny. Ale zobacz, on zwróciła na to uwagę, czyli jest nudny. Czyli jest nudny. On ukrywa, że ma dziecko. Tak. On i dlatego nie gada! Skończył już liceum i teraz pracował, żeby odłożyć pieniądze. A, to jest po liceum? Pomyślałam, że jest niesamowity, bo wysyłał mi tak fajne wiadomości. Nie pracuję dlatego, żeby sobie odłożyć, tylko żeby zająć się dzieckiem swoim. Bardzo istotny komentarz to był do tej sytuacji. Dziękuję, że go rzuciłeś. Nie ma problemu, prawdziwe historie, ale się mrole. Potem zaproponował, żebyśmy zebrali nasze młodsze rodzeństwo i spotkali się wszyscy Co? W parku. Co? Potem zaproponował, żebyśmy zebrali nasze młodsze rodzeństwo. Nie, nie, okay. No, skam. Ej, posypałeś się z kadu. Say what? Mi się przytuli ta padryga. Ale mnie wypycha. Jeszcze bliżej. Jeszcze dobra, bliżej. Ja będę... Ja... No tak, no, ała. Teraz ja tu będę, dobra? Puszczaj! ...i spotkali się wszyscy w parku. Powiedział, że będziemy mogli poznać się lepiej. Jezus święty, jak się zatrzyma. Żyjesz? No. Pomyślałam, że czemu nie, a tak na marginesie. Nieźle ucieszyłam i zaskoczyłam mamę, kiedy powiedziałam, że chcę zabrać Iris do parku. Przynajmniej mama coś z tego ma, nie? Ona będzie miała dziecko. Będzie miała drugie już drugie. W kolekcji. Teraz, ale to przynajmniej zrobi 2 na raz, a nie, że będzie się zajmowała jednym. To i tak nie ma różnicy, czy 2 czy 1 już wtedy. Co? Że jak wiesz, jedziesz do parku, to nie ważne, czy masz ze sobą jedno dziecko, czy to całe przedszkole. No. No i co? No, no i to jest pożyteczne. Z praktycznym. Dobra, pójdź dalej, nie rozumiem. Teraz na pewno pozwoli mi iść na imprezę na plaży. Świetnie się, razem chodziliśmy w parku. I byłam przekonana, że Andrew... No cicho, ja to słucham historii.
Ale wiecie, co było dziwne? Zawsze myślałam, że kiedy chłopcom, zwłaszcza takim, którzy mają już prawie 20 lat... Czy ma 19 i 3 czwarte? Ale to jest dziwne. Czemu ona się nie zorientowała? Przecież takie dziecko, jak jest na placu zabaw, to często ma tato albo coś. Ty... A może to dziecko nie wie, że jest jego dzieckiem? A może kiedy... on temu dziecku też wmawia, że jest jego bratem? A od ile dzieci gadają? Jak chodzi, to gada na pewno, tato. Od 12 miesięcy, że około półtoroczne dziecko... Od 12 miesięcy dzieci gadają, piją, pić, 13 miesięcy, temu wszystkie podwórka tak. Co? Skoro dzieci gadają od 12 miesięcy do 13 miesięcy temu, na wszystkich podwórkach tak. Ja nie rozumiem. Pytaj mój kawał. Co? Powiedz jeszcze raz! Tylko, że dzieci rozmawiają od 12 miesięcy. No. Od 13 miesięcy temu na wszystkich podwórkach dzieci tak. Bo nic nie mówiłem. Okej. Okay. Ja, że od 12 miesięcy nie jest, tylko dopiero teraz od 12 miesięcy tak. Tak. To nie było taki łatwy żart. Podoba się jakaś dziewczyna, chcą zabrać ją na randkę. W sensie, tylko we dwoje, wiecie o co chodzi. Ale on nie zaprosił mnie nigdzie, nawet w następnym tygodniu. Trochę mnie to stresowało. Sumienie go gryzie, że ukrywa przed nią to, że ma dziecko. Tak. Mogłam robić z tego powodu scen, więc nic mu nie powiedziałam i cały kolejny tydzień smsowaliśmy. Jednak cały czas myślałam, a mama szczęśliwa w tym momencie. Postanowiłam zapytać mamę, o co może chodzić. A mama doświadczona, bo okazało się, że to jest jej dziecko. Jest jakieś takie tylko dla facetów. Powiedziała nawet, że skoro widujemy się tylko w soboty, to może on ma inną dziewczynę. Ale dziwny kalendarz od niedzieli, bez sensu. No, bardzo dziwne. Co? No, że od niedzieli. Ale są takie wszystkie. A kto liczy dzień od niedzieli, tydzień? Ja nie wierzę, że ja tu stoję, że oni prowadzą rozmowę na taki temat. Ale ty liczysz tydzień ale od niedzieli? Ale to, że są dwa rodzaje tych kalendarzy właśnie od niedzieli od poniedziałku. Dziwny jesteś. Jej opinia w niczym mi nie pomogła. Wypełniła tylko mój umysł obawami, że Andrew jest kobiecią. Leci na kilka frontów! Brawo! Bo nie chciałam, żeby mnie zranił, więc pomyślałam, że najlepiej będzie, jak zapytam go wprost. Napisałam do niego o swoich przemyśleniach. Ale dużo. Jezu, jak mu zaspamowała. Tragedia. Ja ją zablokowałam. Kiedy nagle zadzwonił telefon. To cio, cio, cio! Powiedział, że nie chce wyjaśniać wszystkiego przez telefon i błagał, żebym pozwoliła mu zrobić to osobiście. Byłam na niego bardzo zła, ale... Bardzo zła, widać, no. Byłam na niego wściekła. Nie, bardzo zła, to jeszcze, bo to jeszcze nie jest ten level, wiesz o co chodzi. Okej. Okay. Bardzo chciałam usłyszeć, że nie ma dziewczyny, więc powiedziałam mu... Dziewczyny nie ma! Nie wiem, co... Ale ma coś innego! Nie wiem, co jest gorsze w tym momencie. Słuchałam go w ciszy z oczami otwartymi ze zdziwienia. Jego mały brat był tak naprawdę jego... synem. Wow! Niemożliwe. Nie! Nie! I co, wrócisz, bo wyszedłeś kurde 2 metry obok. Dalej ty jesteś w tym samym pokoju. Dalej tu jest, tylko otworzył i zamknął drzwi, żeby było, że wyszedł. Wielki pomysł. Czaisz, że on jest jego synem? Czemu to zaspoilerowało w tytule? Co za głupota? Niepojęte to jest dla mnie. Nie jestem tylko pewna, czy ja, 16-latka, jestem gotowa na związek z młodym ojcem. I jestem całkiem przekonana, że nie spodoba się to moim rodzicom. Oj. No niestety. Ale jaki by im dostarczyła content? Ech, sama nie wiem. Jeśli macie dla mnie... To ona jakby nie ma końca historii. Musisz sobie... Dupki lajka, jutro będzie part 2.